Cześć, cześć, Marcin, Easy Rider z tej strony. Słuchajcie, jadę dzisiaj na skup złomu. Pisaliście mi ostatnio na live'ie, że przydałby się taki odcinek, więc mam chwilę wolnego czasu. Dawno nie byłem na swoim ulubionym wrocławskim skupie złomu. No i zobaczymy, co tam przyniesie. Przyniosą te odwiedziny. Widzimy się zaraz na skupie. Cześć. Jeszcze poszukać, może coś tu się jeszcze znajdzie. Ja lubię tu jeździć na złomy, ale nigdy nie filmowałem, ani nic nie było ciekawego takiego, żeby wam pokazać. A, tu dostałem informację, że teraz pan oddał ostatnio. Nie skupuję makulatury. Słuchajcie, dwa i pół, to patrzę, co to jest. Zabrali kontener, 2,5 tony makulatury nazbierane i sobie dostał pan 2,50 zł. Są stare te konewki. Właśnie taki fajny złom, gdzie lubię często go odwiedzać. Czasami coś tu się znajdzie. Jakiś taki ramę od Junaka. Kupiłem ją za 50 zł. Zobaczymy, co to jakieś rowerki. Diadem. To jakiś alfa, legal. O, takiego diadema miałem. Składaczka. Tutaj właśnie ta rama leżała kiedyś, Junakowa. A nie, to wsadzona, tylko ta kierownica, myślałem, że to dwustronne. Tu jakaś szatkownica. Jest trochę tych rowerów, o, kabelki. Bardziej lubię taki złom mieszany, bo tutaj najwięcej skarbów można. Ale tu do zbrojenia to ktoś, kurczę, majątek wyrzucił. O, może tam z drugiej strony jakoś się uda podejść. A tam jakiś błotnik z tablicą rejestracyjną? Nie. Ten szyld fajny. Nie jest to przedwojenny szyld, ale
tych skupów złomów jest coraz mniej we Wrocławiu przez te chore przepisy. I teraz traktują złom jako śmieci. O, tam jakieś koło motocyklowe. Sobie. Nie zabrałem dzisiaj kamery, więc filmuję telefonem. O, to fajna ta beczka Shella. Kociołek tam żyje. Jest tu trochę skarbów. Zamki. No jeszcze patrzę właśnie, ale tu tam jakieś koło widziałem. Może dyszkę. Kupiłem wczoraj jakiś taki amerykański też ten. Karnister, no. Za stówkę. 43 rok. Na złomie, no. Znaczy mam kolegę taki, który mi zawsze odkłada tam coś, nie? Na taki Krzysiek, nie wiem czy go. O. A też na sprzedaż, czy nie? Ile podków. Ale na sprzedaż też te karnistry? Nie, proszę. Aha. O, a tu właśnie takiej tej szukałem, tutaj uwaga samochód. No nie, to nie? Bo ja mieszkam ja tak też, na rogu, to... Ja to niosę do domu tyle czasu. Też chcę właśnie w domu sobie poczytać, żeby... Cofam. No właśnie, bo ja mam też tak właśnie, że... Kurczę, paka. Naprawdę to powinieneś do domu zanieść. Kupę robienia innej kolejki, gdyby było drugiej, teraz... Ja się bardzo dużo na tym. Pieniędzy i dalej nie wiem co robić. Tam interesie dzisiaj na temat metali kolorowych, to są dwie informacje, dwie sprzeczne, jedna z dwóch. Że jedni z dwóch, drożej, a drugi, że nie będzie drożej. Aha, to jak Jackowski ten. Taka lampka? Ile by kosztowała? To jest tylna od motoru. 10 zł. 10 zł. To może coś tu wypatrzę. Straciłem po 5 tysięcy sobie. Na o kurczę, to... No, to nieprzyjemnie. No i jedzie 10 tysięcy. Mam 3 ton. To już jest 130 tysięcy. To trochę to tak jak jest jak gra na giełdzie, nie? Tak, to jest identyczne. Ja myślałem, że to będzie bezpiecznie, to nie sobie leży mój aluminium, proszę mam, prawda? Tam jakiś kół. Sprzedawać co leży. No. To okazuje, że kurwa prawda. O, radio, mam kogoś takiego, że ktoś zbierał, ktoś mi mówił, że zbiera takie radio. Jeszcze zaglądnę sobie co tutaj. O kurczę, tutaj jest dopiero skład. Nie, tam nie pozwalają. Nie pozwalają. Tam nie, nie, o. O, i maska do garbusa jest. Kurczę, maska do garbusa. To jakiś kurczę. Jest tu trochę ktoś. To ładniejsza maska niż ten. Niż tą co kupiłem. A ta maska do garbusa do sprzedania? W ogóle nie można chodzić, bo to nie moje. Aha. Pracownik odkłada rzeczy, ja nawet nie wiem, co tam jest. A, bo to odłożył maskę. Właśnie ostatnio taką maskę jedną kupiłem. Nawet powiem szczerze, że nie wiem, żeby sobie powiesić na to. A czy pan pytał? No. Maska taka do garbusa. A to tam jest więcej tego. Zaraz.
Tak? Nie, to nic. Ale nie chce sprzedać tego? Nie chcę. Zbiera. Kiedyś sprzedam pewnie, ale znalazł mi się tam jest. To była też jedna dostawa, więc nie miałem. Oho. Ja teraz kupiłem, pani sprzedaje, mąż dostał, zbierał, całe życie zbierał. Ale co? Starocie różne, radia, samochodowe jakieś rzeczy, szyldy stare, tablice rejestracyjne. No i dostał wylewu. I pani wszystko sprzedaje, bo musi sprzedać dom, kupić mieszkanie. No, odwiedziłem skup złomu. Tam pisaliście mi właśnie ostatnio, żeby wpadł jakiś odcinek ze skupu i miałem chwilę wolnego czasu. Akurat mi się tak zdarzyło, że fajne fanciory, bo jakiś taki stary szyld, który widzieliście i zaraz pewnie na podsumowaniu go jeszcze pokażę. Ta lampka motocyklowa, karnisterek, jakieś tam kołpaki, może rozszyfrujecie to jakieś pewnie, nie wiem, z Wołgi. Albo coś, czegoś takiego. No i będę się starał wrzucać czasami jakieś takie materiały, bo widzę, że też macie podobne zainteresowania do moich. Dobra, widzimy się zaraz u mnie w stodole. Cześć, wróciłem już ze skupu, jestem u siebie. Dawno już tam nie byłem. Zobaczcie, bo tego chyba nie było na filmie. Kupiłem taką tabliczkę ulica Jaworska. Coś dla chłopaków z Jawora. Udało mi się kupić też tą lampkę motocyklową jakąś taką. Nie kojarzę, z czego to jest, ale pewnie zaraz mi napiszecie. Są też kołpaki. Nie wiem, czy to jakiś Moskwicz, czy to Czarna Wołga. Dwie sztuki. Jak ktoś takich rzeczy szuka, to mogę się za coś zamienić albo spieniężyć, jak mi zaproponujecie jakąś kwotę. Kupiłem też taki karnisterek za 10 zł, to mówię, niech sobie leży. Ale to pierwszą rzeczą, która mnie zainteresowała, bo tak nagrywałem to i tą zajawkę, ale mówię, dobra, jak nic nie będzie na tym skupie złomu, to najwyżej wykasuję. Bo tam co jakiś czas jeżdżę, ale nie nagrywałem nigdy filmików, bo to mówię, no nie będę wam nagrywał jakiś konserw po mięsie. No ale teraz trafiła się ta tabliczka Intermoto. Pośredniczy w prawnym zawieraniu umów sprzedaży samochodów. Za naszym pośrednictwem przysługuje zniżka w opłacie skarbowej. I tu urzędowa 25, tu 20, no takie to były czasy jakieś, to musiało być Intermoto. To musiała być jakaś firma państwowa, ale pewnie się uchowała tylko dlatego, że ktoś ją tutaj przerobił na z tyłu sklep czynny, godzina 10:17. Tutaj jakaś taka Mona Lisa. No i jest taki szyldzik motoryzacyjny, można powiedzieć, więc zawsze coś tam. W ogóle nie wiem, widzieliście, na tym skupie jest cała masa zbrojeniowej takiej stali. Jak robicie jakąś budowę czy coś, to możecie się tam obkupić pewnie dużo taniej niż w sklepie. Tamten gość, to już wam mówiłem o tym, nie, że ta makulatura teraz tak potaniała, że mu się nie opłaca w ogóle tego skupować, tak? Bo za 2,5 tony kontener makulatury dostał 2,50. Facet. Akurat nie podjechał, tam jakiś gość chciał oddać makulaturę za darmo, taką tą gazetową, czy jakąś tam książki, to nie chciał przyjąć tego, bo mówi, że no, nie opłaca mu się tylko miejsce na kontener. Także to prawo, niestety, tak jak już kiedyś wam mówiłem chyba, nie? Że tak pozmieniali to prawo, że teraz to są już nie surowce, ale traktowane jak odpady. Szkoda. Ja pamiętam właśnie na pierwszy motocykl to zbierałem właśnie sobie, miałem taki fundusz, odkładałem, zbierałem makulaturę, jakieś złomy i sobie zapisywałem zawsze ile kasy już mam do upragnionego junaka. Wtedy był plan junak. Co prawda nigdy na tego junaka nie nazbierałem, ale frajda była i jakoś ten szacunek do pieniądza i chyba do takich różnych rzeczy został dalej. Dobra, kończę. Dzisiejszy odcinek się kończy. Powiem wam tylko, że montują się, mam już tam chyba 6 czy albo i 5, albo nie pamiętam ile, ale mam trochę odcinków właśnie z wizyty tutaj kolegi, artysty,
plastyka ze skarbem takim z Targu Siebockiego, to chyba jutro wleci. I są też z 4 odcinki będą chyba od z takiego wizyty w willi kolekcjonera. Także szykuje się sporo filmów. Zaraz w weekend będą jakieś targi, bazary, więc będzie się działo. Pamiętajcie o tym, żeby mnie subskrybować, lajkować, komentować. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam cały Top Chat. I no, widzimy się jutro pewnie. Na razie, hej hej. Jestem tu u siebie. I tak, na ten odcinek, na konkurs wlatuje, słuchajcie, beczka AC/DC. AC, piorun, DC. Niestety pusta, ale jak ktoś lubi taką kapelę, albo jak ktoś lubi złom, to sobie może wygra. I może, czekaj, jakie hasło? Łysy, jakie hasło robimy dzisiaj? Odcinek złomowy. Roman, masz jakiś pomysł na hasło? Co to może być, jak jest AC/DC i złom? Może jakiś wierszyk ze złomem, o. Poemat do tego, poemat złomowca. Coś ze, coś napiszcie ze słowem złom. Jakieś tam, nie sam złom, ale coś jeszcze do tego. I to wyjdzie wtedy, kto oglądał, a kto nie, bo widzę, że niektórzy tylko kopiują, zaglądną, jakie jest hasło i później, szczególnie przed losowaniem, że nagle 20 komentarzy jest o samym hasłem, a nie ma tam żadnego tego. Także napiszcie złom plus kilka jeszcze słów od siebie, co tam u was słychać, co się dzieje. No i tyle. Na razie. Hej, hej. Losowanie wszystkich konkursów z tego tygodnia będzie w weekend, piątek albo sobota live, także obserwujcie mnie w któryś z tych dni, wieczorową porą odpalę live'a i będziemy robić losowanie. I dodatkowo od ostatniego live'a jeszcze będą też konkursy takie dla tych wszystkich, którzy są na żywo na live'ie. Będziemy tam też losować. Ja wam powiem, pod którym filmem jakieś słowo klucz. Wrzucę ten link do tego filmu na czacie. No i tak będziemy wtedy się bawić i... Dobra, to już teraz chyba definitywny koniec. Na razie, pa pa. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!